Mieszkańcy są niezadowoleni, że w wielu punktach miasta zalegają worki ze skoszoną trawą i gałęziami. Leżą już od kilku tygodni, bo firma nie nadąża z pracą. Policzani informowali nas, że w wielu miejscach na terenie miasta znajdują się worki ze skoszoną trawą. To efekt drugiego koszenia trawników i przycinania zieleni miejskiej. Żeśmy tu szli, to parę razy żeśmy tu widzieli właśnie, nie? Takie czarne worki z tą pokoszoną trawą. Nie wiem, jak to długo leżało tam, ale się zdarza. Nie sprzątają za często. Worki leżą na Grzybowej do tej pory. Jak koszone było w zeszłym tygodniu, leżą worki do tej pory. Jest naprawdę... To jest nieestetyczne. Dzieci rozwalają psy? Rozwalają dzieci, psy latają, także to jest nieładnie. Nieładnie, naprawdę nieładnie. Nie podoba mi się to. Zalegające worki i trawę znaleźliśmy przy ulicy Kołłątaja, Grzybowej i Tanowskiej. Firma powinna wywieźć je po drugim koszeniu do 16 czerwca. Mimo to worki nadal tam leżą. Firma ma problem z wywozem skoszonej trawy złożonej w workach, które zalega na nieruchomościach. Interweniowaliśmy dwukrotnie w tej sprawie. Zobowiązaliśmy firmę do tego, żeby w terminie nieprzekraczalnym do dnia 4 lipca została usunięta ze względu na liczne interwencje mieszkańców. Już po pierwszym koszeniu trawy firma zwróciła się do gminy o wydłużenie terminu koszenia. Okazało się, że trzeba zrobić ponowną inwentaryzację terenu. Gmina podpisała z firmą aneks do umowy, który wydłuży termin wykonania usług o 5 dni. Oznacza to, że po trzecim koszeniu firma będzie miała 15 dni na sprzątnięcie worków. Niewywiązanie się z umowy będzie skutkowało konsekwencjami. Jedną z nich są kary umowne za nieterminowe wykonanie usługi, ale są też inne, dalej idące. Chociażby odstąpienie od umowy zamawiającego z winy wykonawcy, co skutkuje znacznymi karami finansowymi oraz jakby zamknięciem możliwości ponownego biegania się o zamówienie przez okres 3 lat przy następnym zamówieniu. Jak poinformował zastępca dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Tomasz Kaczmarek, firma musi usunąć wszystkie worki w terminie do 4 lipca.